Dobrze, witam Państwa ponownie. Tym razem chciałbym pomówić na temat, jakim jest giełda, jej rola, funkcja w gospodarce i tak dalej. I wydaje mi się, że temat jest o tyle istotny, o ile istnienie bądź nieistnienie giełdy było zdaniem Ludwika von Misesa tą kluczową cezurą, która odgranicza gospodarkę socjalistyczną, albo przynajmniej w większej mierze socjalistyczną, od gospodarki w większej mierze kapitalistycznej. Tak Mises odpowiedział na pytanie, które mu zadano na temat tego, gdzie on by wyznaczył taką granicę, biorąc pod uwagę, że żadne typy idealne, takie jak czysty socjalizm ani czysty kapitalizm, nie występują. Więc on właśnie jako to kluczowe w tym kontekście kryterium zaproponował istnienie giełdy. Więc na początku, no co to jest w ogóle giełda? Giełdę możemy zdefiniować jako obszar, w obrębie którego dokonuje się zorganizowany obrót tytułami własności do czynników produkcji, czy też do całych wiązek czynników produkcji wraz ze stosownymi oprawami prawno-instytucjonalnymi, no bo de facto w obrębie giełdy odbywa się obrót tytułami własności do firm. A co to jest firma, to o tym całe osobne wystąpienie było. Więc tam się dokonuje ten kluczowy element, ten kluczowy zrąb procesu, jakim jest rachunek ekonomiczny, i tam realizuje się głównie funkcja przedsiębiorcza i spekulacyjna. Więc ujmując rzeczy nieco bardziej szczegółowo, można zasugerować, że giełda spełnia trzy główne role. Po pierwsze, mamy rolę alokacyjną. No i można rzec, że w obrębie tej roli możliwe jest koordynowanie czy harmonizowanie działań między pożyczkobiorcami a i pożyczkodawcami, pomiędzy kapitalistami i przedsiębiorcami. Różne nomenklatury tutaj można stosować. W każdym razie sprowadza się to do tego, że z jednej strony mamy osoby dysponujące jakimś wolnym kapitałem, które chciałyby ten kapitał zainwestować, na przykład w ramach pierwotnej oferty publicznej, a z drugiej strony mamy przedsiębiorców, którzy no, nie są w stanie finansować się kapitałem własnym, uważają, że bardziej korzystne będzie dla nich wykorzystanie zasobów zewnętrznych, i w związku z tym no, w obrębie giełdy się dokonuje alokacja kapitału. No, te przedsięwzięcia, które rokują lepiej, są wynagradzane większą ilością kapitału, przynajmniej na początku. Te, które rokują gorzej, mniejszą ilością kapitału. Więc to jest funkcja alokacyjna. Po drugie, giełda spełnia funkcję wartościującą czy też wyceniającą, bo na bieżąco instrumenty, którymi obraca się na giełdzie, zmieniają swoją wartość z sekundy na sekundę, czy nawet z milisekundy na milisekundę. To oczywiście zależy od tego, jak dany instrument jest płynny. W przypadku najbardziej płynnych spółek rzeczywiście ta wycena, czy zmiany wyceny, zmiany kapitalizacji się dokonują w czasie rzeczywistym. Jeśli mówimy o jakichś stosunkowo mało płynnych instrumentach pochodnych, czy o jakichś spółkach groszowych, którymi obrót dokonuje się poza tymi głównymi, najbardziej zorganizowanymi parkietami, no tam oczywiście ta płynność jest mniejsza. W każdym razie no ta wycena się dokonuje w miarę na bieżąco. To zupełnie nieporównywalna jest to sytuacja z sytuacją, w której na przykład nieruchomość jest wyceniana raz na kilkanaście lat, dajmy na to, bo raz na kilkanaście lat przechodzi z rąk do rąk. Na giełdzie mamy do czynienia z tą wyceną w czasie rzeczywistym, ciągłą. No i można uzupełnić tą uwagę tym, że to w zasadzie tutaj się również nam przejawia ta istotna rola rynku, rola ogółu uczestników rynku jako osób, jako zbioru osób, który wykorzystuje tą swoją specyficzną, kontekstową czy utajoną wiedzę, czyli mówiąc po hajekowsku,
ta wycena instrumentów giełdowych, która się dokonuje w czasie rzeczywistym, to też jest istotny element tego, co Hayek określał mianem konkurencji rozumianej jako procedura odkrywania. Odkrywania na bieżąco z punktu widzenia tej zbiorowej mądrości ogółu uczestników rynku. No i wreszcie trzecia funkcja no, regulacyjna, czy też kontrolna, to jest w zasadzie podtyp, czy pewien szczególny wycinek tych działań, które się dokonują w ramach funkcji wyceniającej, no bo przedsiębiorcy są, będąc na giełdzie, przewodząc tym tak zwanym spółkom publicznym, gdzie mówiąc o spółkach publicznych oczywiście nie mówimy o statusie własnościowym na tym spektrum państwowy, niepaństwowy, tylko spółka publiczna to jest właśnie ta, której ogół inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, cały czas patrzy na ręce, metaforycznie rzecz ujmując, i w związku z tym jeden fałszywy krok, jedna niekorzystna decyzja i kurs danej spółki może polecieć, i odbudowanie go jest trudne, jest na tyle trudne, jest równie trudne, co odbudowanie zaufania po stronie ogółu uczestników rynku, zwłaszcza po stronie tych, którzy są najbardziej zainteresowani dobrobytem czy rozwojem danej spółki, czyli oczywiście tutaj taką presję sprzedażową są w stanie głównie wywierać ci duzi udziałowcy, głównie o charakterze instytucjonalnym. No i to jest sygnał zwrotny dla przedsiębiorcy rozumianego jako właściciel firmy, czy to dla menedżerów, którzy w jego imieniu sprawują bezpośrednią, codzienną kontrolę nad firmą, że coś jest nie tak z punktu widzenia ogółu inwestorów. No to oni są tutaj znowu tymi ostatecznymi szefami. Nie ma co z nimi dyskutować. Jest takie porzekadło, które można odnieść do giełdy. Rynek ma zawsze rację. W przypadku sprzedaży dóbr konsumpcyjnych to klient ma zawsze rację, a na giełdzie no, ten ogół inwestorów ma zawsze rację, bo oczywiście w duchu metodologicznego indywidualizmu, jak mówimy, rynek ma zawsze rację, no to nie mamy na myśli żadnego kolektywnego zbioru, jakiejś hipostazy, tylko mamy na myśli ogół uczestników rynku, z których oczywiście różniących się między sobą pod względem no, tej swojej siły przebicia, czy siły decyzyjnej. I myślę, że no nie sposób odmówić sobie takiej tutaj dodatkowej uwagi, że warto zadać sobie pytanie, czy giełda ostatnimi czasy nie traci coraz bardziej na znaczeniu jako obszar, gdzie się właśnie te trzy funkcje dokonują, i czy nie traci swojego statusu jako tej wiarygodnej, prakseologicznie rzetelnej cezury odgraniczającej socjalizm od kapitalizmu, biorąc pod uwagę, że takie instytucje jak banki centralne coraz bardziej się rozpychają i coraz większą rolę pełnią jako uczestnicy właśnie obrotu giełdowego. I z jednej strony banki centralne, z drugiej strony właśnie takie instytucje o niejasnym, dosyć podejrzanym statusie, niby nominalnie prywatne, ale uwikłane po uszy w politykę, współpracujące z Fedem, na przykład takie instytucje jak BlackRock, który kojarzy się no, z taką tam instytucją, która po prostu umożliwia pasywne inwestowanie, i dzięki temu, że to pasywne inwestowanie jest takie popularne, to zgromadzili te tryliony po angielsku, czyli po polsku, biliony dolarów pod nadzorem, aktywa warte biliony dolarów, no ale na przykład BlackRock pośredniczył w skupie obligacji korporacyjnych, który się dokonywał 2 lata temu w kontekście tych, nazwijmy je, zawirowań okołowirusowych. Tak samo też pośredniczył w rozliczeniach dłużnych tych, czy nadzorował rozliczenia dłużne tych tak zwanych systemowo ważnych instytucji, które znalazły się na granicy bankructwa w momencie pęknięcia tej bańki nieruchomościowej z 2008. Także widzimy, że niektórych nominalnie prywatnych i ogromnie znaczących właśnie z uwagi na ilość aktywów pod zarządzaniem czy kapitalizację, te ogromne, kluczowe, systemowo wpływowe instytucje, które są nominalnie prywatne, rynkowe i tak dalej, nie wiadomo, czy do końca można za takie uznać. I w związku z tym rodzi się pytanie, do jakiego stopnia te giełdy coraz bardziej no, nie przestają być
obszarami kapitalistycznymi w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie stają się właśnie obszarami, w które się wkrada coraz bardziej jakiś w cudzysłowie socjalizm rynkowy w duchu Langego, o którym była mowa, co oczywiście jest oksymoronem, no bo jak było powiedziane, nie ma niczego takiego jak socjalizm rynkowy, jeśli coś wyłącznie nominalnie posługuje się tymi wszystkimi terminami czy instytucjonalnymi rozwiązaniami typowymi dla dojrzałego kapitalistycznego rynku aktywów, ale w rzeczywistości ta rachunek ekonomiczny jest zastąpiony kumoterstwem politycznym, jakąś uznaniowością i tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo istotne, ważne pytanie. To już każdy sobie musi indywidualnie odpowiedzieć na nie, do jakiego, w jakim stopniu giełdy tracą tą swoją rolę, którą im Mises przypisywał. A tym samym jak to rokuje w ogóle dla trwałości i jakichkolwiek realnych dalszych perspektyw rozwojowych, tego co wciąż się nazywa gospodarką kapitalistyczną. No, ale to powiedzmy jest taka uwaga na marginesie. Teraz wróćmy do omawiania tego, co można by określić mianem czystej teorii, czyli tego, jak giełda funkcjonować powinna, jakie role powinna spełniać. No i teraz pomówmy na temat typów transakcji giełdowych. Tutaj można wyróżnić dwa typy, to znaczy transakcje, które się odbywają na rynku pierwotnym i transakcje, które się odbywają na rynku wtórnym. Jeśli chodzi o te, które się dokonują na rynku pierwotnym, no to tutaj w zasadzie już więcej komentować nie trzeba. To są te transakcje, które się dokonują na przykład wtedy, kiedy firmy po raz pierwszy na giełdę wchodzą i organizują pierwotną ofertę, to znaczy sprzedają akcje. Więc nie ma tutaj wątpliwości co do tego, że mamy do czynienia z no, typowymi transakcjami o sumie dodatniej, bo oczywiście ex ante, no bo ex post różnie może być. Zawsze może się okazać, że kapitaliści postawili na złego konia, że przedsiębiorca, który wszedł na giełdę, potem spektakularnie splajtował i on sam stracił, stracili też ci, którzy mu powierzyli pieniądze. Natomiast w perspektywie ex ante obie strony zyskują, no bo chodzi tutaj o to, żeby w ramach specjalizacji i podziału pracy z jednej strony kapitaliści mogli się swoim kapitałem podzielić, z drugiej strony, żeby przedsiębiorcy mogli ten kapitał jakoś wykorzystać po to, żeby swój biznes rozwinąć i tym samym umożliwić tym zewnętrznym inwestorom czerpanie zysków kapitałowych, czy jeśli oni są na tyle dużymi inwestorami, że mogą uczestniczyć jako główni udziałowcy w walnym zebraniu, żeby też mogli czynnie jakoś wpływać na rozwój tej firmy, której swoje środki powierzyli, więc tutaj nie ma wątpliwości. Wydaje mi się, jeśli chodzi o analizę tych transakcji z punktu widzenia dobrobytowego czy z punktu widzenia ekonomii dobrobytu. Natomiast ciekawsza jest kwestia, jeśli chodzi o transakcje wtórne, czyli te, które, no większość tych transakcji, które się właśnie dokonują w czasie rzeczywistym, to co się dzieje na co dzień, to co sprawia, że ceny różnych aktywów giełdowych fluktuują w czasie rzeczywistym, to są te wszystkie transakcje, które podejmuje większość inwestorów czy tam spekulantów detalicznych. I to w kontekście rynku wtórnego i w kontekście transakcji, które się dokonują na rynku wtórnym, pojawia się ten popularny stereotyp, ten popularny mit sugerujący, jakoby istnienie giełdy, czy przynajmniej istnienie tego rynku wtórnego żadnej pozytywnej roli nie spełniało, bo rzekomo to jest jedna wielka gra o sumie zerowej, albo jak niektórzy by chcieli powiedzieć, wielkie kasyno, jeden wielki hazard. Nie może z tego żadna dodatnia wartość wypływać, poza ewentualną wartością hazardową właśnie, no bo tam zawsze ktoś musi stracić, żeby ktoś inny mógł zyskać. A jeśli tak, no to jest to jeden wielki zbiór tak zwanych gier o sumie zerowej. Więc czy rzeczywiście tak jest? No nie, tak oczywiście nie jest. Takie ujęcie sprawy znamionuje głęboką ignorancję w zakresie ekonomii i finansów. I ten, no właśnie to laickie, w najgorszym tego słowa znaczeniu, mitologiczne rozumienie giełdy czy transakcji dokonujących się na rynku wtórnym można na różne sposoby odkłamywać. Ja tutaj tylko kilka istotnych czynników wymieniłem. No po pierwsze,
dwie strony transakcji na rynku wtórnym częstokroć mają różne horyzonty czasowe. Czyli weźmy taki przykład, że jakiś inwestor kupił udziały w Apple, dajmy na to, lat temu 30, kiedy ta firma prężnie się rozwijała, była, no w każdym razie przynależała do kategorii tak zwanych spółek wzrostu. Ich największe sukcesy wciąż jeszcze były przed nimi i po prostu trzeba było wtedy przewidzieć tą ich trajektorię rozwojową. No i powiedzmy, że ktoś po tych 30 latach osiągnął zyski kapitałowe rzędu kilkudziesięciu tysięcy procent. Wydaje mi się, że jeśli ktoś był bardzo wczesnym inwestorem w Apple, to takie tego rzędu zyski osiągnął. No i teraz ktoś, powiedzmy, uznaje, że jego już ta spółka dalej nie interesuje, bo ona już przestała się rozwijać, bo ona się przekształciła w taką już bardziej stonowaną spółkę wartości, jak to się czasem nazywa, zaczęła wypłacać dywidendy, zamiast reinwestować wszystkie wypracowane zyski, już w sumie już od dawna żadnym nowatorskim produktem nie zaskoczyła i tak dalej, i tak dalej. Więc ktoś się pozbywa tych udziałów, ktoś inny je przejmuje, no ale powiedzmy, że powiedzmy kurs Apple'a dalej rośnie już dużo bardziej powoli, już dużo te wzrosty są dużo bardziej umiarkowane, ale one dalej trwają. I teraz pytanie brzmi, czy ten, który sprzedał, stracił, bo się wyzbył tych dalszych, choć bardziej umiarkowanych możliwości osiągania zysków kapitałowych? No on oczywiście nie stracił, no bo jeśli ta osoba bardziej sprofilowana jest pod kątem wyszukiwania właśnie spółek wzrostowych, no to uwolniła w ten sposób swój kapitał, żeby inną jakąś spółkę wzrostową odszukać. Natomiast ta druga osoba zyskała możliwość cieszenia się bardziej aktywami, które mają bardziej konserwatywny już w tym momencie profil. Także obie strony są usatysfakcjonowane. Druga specyficzna sytuacja, o której warto w tym kontekście wspomnieć, to jest to, że mogą też istnieć różne profile ryzyka. Czyli powiedzmy ktoś, kto stroni od ryzyka, widzi, że na horyzoncie zbierają się jakieś czarne chmury. Wygląda na to, że wahliwość też aktywów się zwiększa. Jakaś tam, powiedzmy, się pojawia odwrócona krzywa dochodowości. Jakieś wielkie spółki bankrutują, czyli rozmaite sygnały się pojawiają na horyzoncie świadczące o tym, że gospodarka może wejść w stan recesji. Osoba taka, powiedzmy, wyzbywa się swoich aktywów giełdowych, przekonwertowuje je wszystkie na gotówkę, właśnie starając się stworzyć jak największy bufor ochronny na wypadek recesji. I teraz możliwe, no i po drugiej stronie się musi znaleźć ktoś, no taka osoba zwana potocznie spekulantem, czyli właśnie osoba, która specjalizuje się w przewidywaniu krótkoterminowych ruchów aktywów, zwłaszcza w otoczeniu wzmożonej niepewności o charakterze systemowym, o charakterze makroekonomicznym i tak dalej. No i powiedzmy, że ta groźba recesji jednak się nie zmaterializowała, nie dokonała się żadna zapaść, jeśli chodzi o ceny aktywów giełdowych. No i teraz pytanie znowu brzmi, czy ta pierwsza osoba w związku z tym straciła, bo się wyzbyła aktywów, które wbrew jej przewidywaniom wcale nie zaczęły tracić, tylko dalej konsekwentnie zyskiwały, powiedzmy. No nie, ona znowuż nie straciła, dlatego że ona chciała odciążyć się z tej szczególnej niepewności. No po prostu to była osoba niewyspecjalizowana w przewidywaniu ruchów aktywów w warunkach większych zawirowań, czy większej niepewności, czy bardziej większej nieprzewidywalności przyszłości. W związku z tym ona również subiektywnie zyskała w tych okolicznościach. To, że ex post patrząc zrezygnowała z pewnych dodatkowych zysków kapitałowych, to nie jest jedyna kwestia, czy to nie jest jedyny czynnik, który trzeba tutaj wziąć pod uwagę. Trzeba również tą premię niepewnościową tutaj właśnie uwzględnić. No i trzecia sytuacja, no różne są cele finansowe. Nie wszystkie aktywa są nabywane po to, żeby pomnażać kapitał. No pewne elementy portfela danego inwestora mogą się w tym portfelu znajdować z uwagi na to, że pełnią rolę
zabezpieczającą, no taką rolą zabezpieczającą na wypadek właśnie czy to recesji, czy to hiperinflacji, czy to jakiejś pełzającej deflacji, bo za takie aktywo bezpieczne na przykład uchodzi złoto, no to ktoś może mieć w swoim portfelu złoto właśnie na wypadek, gdyby ten mityczny czarny łabędź się miał za chwilę objawić. No i powiedzmy, że on się jednak nie objawia, no i to złoto albo traci na wartości powoli, albo kisi się w miejscu, podczas gdy inne jakieś aktywa mogłyby wzrastać bardziej, albo powiedzmy, że ktoś jakieś opcje sprzedaży na przykład kupuje jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby ceny aktywów tych bazowych, tych instrumentów bazowych spadły i powiedzmy, że one nie spadają, w związku z czym te opcje sprzedaży wygasają jako instrumenty zupełnie bezwartościowe, no bo wiadomo, że te instrumenty pochodne jakiś tam mają termin przydatności do spożycia. No i teraz znowu, czy ktoś taki stracił, czy to jest obiektywnie strata z jego punktu widzenia, że on nabył to złoto, czy jakieś te opcje sprzedaży? Nie, no bo on te instrumenty kupował jako polisę ubezpieczeniową. Te instrumenty spełniały nie, celem ich nabycia było nie pomnażanie kapitału, tylko konserwacja wartości pozostałej części portfela na wypadek, gdyby się jakieś katastroficzne wydarzenie zdarzyło. W związku z czym no, to, że ktoś nabył takie aktywa, nie pozwala go klasyfikować jako stratnego, w przeciwieństwie do tego drugiego, który takie aktywa sprzedał, czyli na przykład wystawił te opcje sprzedaży, bo tutaj znowu mieliśmy do czynienia z zupełnie harmonijnym współdziałaniem osób o różnych celach finansowych. Więc może tyle, jeśli chodzi o typy transakcji giełdowych. Teraz parę słów w kolejnym temacie, który budzi wśród laików ekonomicznych i finansowych wiele kontrowersji. Wiadomo, że spekulant tak zwany to jest uniwersalny chłopiec do bicia. Za PRL-u nawet kara śmierci w pewnych okresach groziła za tak zwaną spekulację. A i do dzisiaj, i to nie tylko w naszej części świata, ale nawet tam, gdzie historia rynków finansowych jest dużo dłuższa i wydawałoby się, że są to instytucje już dużo bardziej okrzepłe, tam również ten spekulant jest w stanie pełnić rolę uniwersalnego chłopca do bicia czy jakiegoś chochoła, na którym się wyżywają zwłaszcza populistyczni politycy czy ich wyborcy. Więc jak to jest z tą spekulacją? Czy spekulant jest rzeczywiście jakimś mitycznym, wszechpotężnym wichrzycielem, który w sposób dowolny jest w stanie manipulować cenami, windując je, wytwarzając sztuczną rzadkość i tak dalej? No tak oczywiście nie jest. Spekulacja to jest, to nawiązuje tutaj trochę do tej koncepcji przedsiębiorczości według Franka Knighta, o której mówiłem wczoraj. Spekulant to jest po prostu osoba wyspecjalizowana w przewidywaniu niepewnej przyszłości. Słowo spekulant pochodzi od późno łacińskiego słowa specularii, czyli obserwować coś z dogodnego punktu obserwacyjnego, a to słowo z kolei pochodzi od klasycznego łacińskiego słowa specio, specere, czyli po prostu patrzeć, czyli spekulant to jest ktoś szczególnie przewidujący, dalekowzroczny, baczny, czujny i tak dalej. W związku z tym po pierwsze spekulant dostarcza płynności w tym sensie, że spekulanta można by też określić mianem, czy spekulację można by określić mianem najsubtelniejszej formy pośrednictwa. Pośrednik to jest ten, który godzi się zawsze jakieś aktywo przyjąć. Tak? I w przypadku zwykłego pośrednictwa taki pośrednik wie, komu ma w finalnej perspektywie dostarczyć te dobra, które przyjął. Natomiast spekulant to jest taki pośrednik działający w warunkach właśnie szczególnej niepewności. To jest taki pośrednik, który nie wie de facto, kim ma być ten jego finalny odbiorca. W każdym razie to jest, no spekulant jest tą osobą, która zawsze jest gotowa przejąć te aktywa, które ktoś inny chce na daną chwilę zbyć. No i to się oczywiście wiąże z braniem na swoje barki tej no, wzmożonej niepewności, bo nie wiadomo, kto po drugiej stronie się znajdzie, czyli kto te aktywa od spekulanta w następnej kolejności przyjmie, czy ktoś je w ogóle przyjmie, na jakich warunkach je przyjmie, po jakiej cenie i tak dalej. Więc tam, gdzie spekulantów nie ma, tam, gdzie nikt nie chce
tej subtelnej roli pośredniczej pełnić. Tam oczywiście płynność znika i tym samym ceny aktywów stają się dużo bardziej wahliwe, dużo bardziej podatne na emocjonalne przereagowania, dużo bardziej oderwane od tych swoich tak zwanych wartości wewnętrznych i tak dalej. Więc to jest dostarczanie płynności. No, konfrontacja z niepewną przyszłością, tu już więcej dodawać nie trzeba. To w zasadzie ta rola, czy wyjaśnienie tej roli już się zawiera w tym, co przed chwilą powiedziałem. No i wreszcie jest trzecia rola, czyli międzyczasowa koordynacja zasobów. Ja, opisując tą funkcję spekulacyjną, lubię się powoływać na klasyczny przykład biblijny. Pierwszy spekulant, który się pojawia na kartach dziejów, to jest Józef starotestamentowy, który posiadał szczególny profetyczny dar, czyli właśnie umiał przeniknąć tą zasłonę niepewności, potrafił przewidzieć przyszłość. Chociaż niektórzy zawsze się podśmiewają, że on był nie tyle skutecznym przedsiębiorcą, co skutecznym insider traderem, ale to już wedle własnej oceny sytuacji. Ale niewątpliwie odpowiedzialny był za międzyczasową koordynację zasobów, no bo wiedział, że w czasie lat tłustych należy zboże magazynować wtedy, kiedy wszyscy inni je beztrosko przejadają, a następnie w czasie lat chudych mógł ocalić Egipt i okoliczne kraje od klęski głodu, bo jako jedyny mógł potem to zmagazynowane zboże sprzedawać. No, osiągał dzięki temu spektakularne zyski, ale znowu można uznać, że te spektakularne zyski były nie przejawem jakiegokolwiek paskarstwa czy wyzysku, tylko przejawem no właśnie tej szczególnej baczności i czujności, i lepiej przepłacić niż głodować. I wiadomo, że wtedy, kiedy dane dobro jest rzadkie, no to trzeba je racjonować, więc tutaj te wysokie ceny, a tym samym i wysokie zyski, funkcję taką racjonującą pełniły. No i wreszcie warto spekulację odróżnić od manipulacji, więc spekulacja to jest przewidywanie niepewnej przyszłości, natomiast manipulacja to jest czynne wpływanie na poziom danej ceny i de facto manipulanci się pojawiają tam, gdzie spekulantów brakuje. Więc manipulacja to jest forma oszustwa, w tym sensie, że manipulant przedstawia pewną fałszywą wizję rzeczywistości. To klasyczny manipulant to byłby ktoś, kto angażuje się w tak zwane procedury pump and dump, czyli napompowuje wartość jakiegoś mało płynnego aktywa, jakiejś spółki groszowej, rozsiewając plotki, fałszywe zupełnie. Twierdzi, że przed tą mikroskopijną spółeczką się rysują fantastyczne perspektywy wzrostowe, jeszcze nagania, zatrudnia jakichś celebrytów, którzy potwierdzają, że tak, my będziemy tą spółkę promować, a potem, kiedy w łatwy sposób zostaje wygenerowana górka, bo jak jest mało płynny spekulant, to niewielu naiwnych, nawet jak niewielu naiwnych się złapie na ten lep, to wartość takiego aktywa może zostać bardzo szybko wywindowana, no a potem ten oszust, właśnie manipulant zbywa to wszystko i ci naiwni zostają, no, brzydko, ale dosadnie i słusznie rzecz ujmując, z ręką w nocniku. Czyli to jest manipulacja, to jest oszustwo, dlatego że przedstawiło się fałszywy stan rzeczy. Rozsiewało się nieprawdziwe plotki, kreśliło się perspektywy rozwojowe nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. No i teraz pytanie, jak najłatwiej się zabezpieczyć przed wpływem takich manipulantów? Ano najłatwiej się przed nim zabezpieczyć właśnie przyciągając na rynek spekulantów, czyli tych, którzy specjalizują się na przykład w tym kontekście w identyfikowaniu takich manipulacji, wiedzą, po czym poznać, że ktoś przeprowadza ten tak zwany pump and dump i no mogą, w momencie, gdy ta jakaś górka zacznie powstawać, no to oni zajmują, dajmy na to, krótką pozycję na tych instrumentach po to, żeby ten irracjonalny zapał jak najszybciej schłodzić. Jeszcze dodatkowo publikując informacje, które obnażają fałszywość czy gołosłowność tych plotek. Więc najlepszym lekarstwem na manipulację jest spekulacja. Właśnie. Co dalej? Handel wysokiej częstotliwości. To też jest taki temat, do którego lubią się odnosić w sposób potępiający i oskarżycielski laicy, nie mający żadnej
pogłębionej czy nawet podstawowej wiedzy na temat ekonomii czy finansów, ale wydaje im się, że są jakimiś jeźdźcami na białym koniu, którzy chronią biednych, maluczkich i naiwnych przed zakusami rozmaitych oszustów, naciągaczy i zbójców. Więc jak się ma kwestia z tym tak zwanym handlem wysokiej częstotliwości? Bo też słyszy się, że ta giełda jest, no już nie spełnia tej swojej roli, dlatego że całkowicie została ona, czy w większej mierze została wydrenowana z czynników ludzkich. Tam teraz się panoszą jakieś algorytmy, które manipulują cenami, wprowadzają w błąd, sztuczny generują popyt, a potem również sztuczną jakąś presję sprzedażową, że przyczyniają się do zwiększenia wahliwości cen i tak dalej. Więc jak jest w rzeczywistości? No, do tej kwestii trzeba podejść w sposób wyważony, no bo te boty czy te algorytmy handlu wysokiej częstotliwości to są po prostu narzędzia. Każdego narzędzia można używać w sposób korzystny albo niekorzystny. Więc jeśli chodzi o korzyści, to niewątpliwie te boty na przykład odpowiadają za natychmiastowy arbitraż cenowy. O arbitrażu ja też już mówiłem wczoraj w kontekście omawiania przedsiębiorczości wedle koncepcji kirchnerowskiej. No i czyli arbitraż to jest zamykanie luk cenowych pomiędzy poszczególnymi rynkami. I rzeczywiście człowiek już obecnie nie jest w stanie zysku arbitrażowego czerpać z nabywania aktywów na giełdzie A, potem sprzedawania tych samych aktywów na giełdzie B, znaczy aktywów na przykład reprezentujących tą samą spółkę, która jest notowana na dwóch różnych giełdach, czy tego samego towaru, który jest notowany na różnych giełdach towarowych, no bo po prostu boty, te algorytmy są w stanie te różnice cenowe, ilekroć się one pojawią, natychmiast je wychwytywać jako jakieś anomalie statystyczne i te luki cenowe zamykać. Czyli to się, no to sprzyja temu, że rynki finansowe zbliżają się do tego normatywnego ideału rynków efektywnych, jakie nazywają tak zwani nowi klasycy rynków efektywnych, czyli tych, gdzie właśnie wszystkie stosowne informacje są natychmiast w ceny aktywów wkomponowywane. Czyli ten natychmiastowy arbitraż cenowy jest tutaj niewątpliwie pewną korzyścią. No a druga rzecz to jest stabilizacja cen. I no, tą kwestię, czy tą rolę algorytmów handlu wysokiej częstotliwości najłatwiej jest zilustrować, porównując dwa epizody historyczne, to znaczy z jednej strony tak zwany czarny poniedziałek, który miał miejsce w październiku 1987 roku, czyli wtedy, kiedy jeszcze jednak tych botów, tych algorytmów handlu wysokiej częstotliwości na giełdzie nie było, bo w ogóle komputeryzacja giełd była na dosyć wczesnym etapie wtedy. I to w ten czarny poniedziałek to była chyba po dziś dzień, to był największy jednodniowy spadek indeksu Dow Jones. On w ciągu no, tam paru godzin stracił 23%, czyli naprawdę sporo. I jakiś miesiąc, czy nawet dłużej się to musiało odbudowywać. Chyba po dziś dzień są opinie podzielone, jaka była przyczyna tego. No, jakiejś fundamentalnej przyczyny trudno się było doszukać, więc najprawdopodobniej był to jakiś błąd techniczny, który spowodował jakąś kaskadę kolejnych błędów. Ktoś tam przycisnął nie ten przycisk, który miał przycisnąć. Tam za wiele zer mu się dopisało. Miał kupić, a nie sprzedać. Więc jakaś seria błędów, która spowodowała kolejne błędy po stronie innych uczestników rynku. No i to taka seria nieporozumień sprawiła, że bez jakiejkolwiek przyczyny fundamentalnej ten gwałtowny spadek nastąpił. I jeśli by to porównać z tak zwanym flash crashem, który miał miejsce w 2010 roku, czyli wtedy, kiedy już te algorytmy handlu wysokiej częstotliwości jak najbardziej na rynku się zadomowiły, no to ten drugi epizod wypada dużo korzystniej pod względem właśnie tych proefektywnościowych cech rynków finansowych, bo wtedy również być może wskutek zaistnienia jakiegoś błędu technicznego nastąpiła zapaść głównych indeksów, ale jak sama nazwa wskazuje, znaczy to flash crash sugeruje, że ten spadek, czy to tąpnięcie było błyskawiczne, ale w zasadzie równie błyskawicznie nastąpiło odbicie.
To znaczy najprawdopodobniej właśnie algorytmy handlu wysokiej częstotliwości uznały, że to błyskawiczne tąpnięcie to jest jakaś anomalia statystyczna, nie mająca żadnych podstaw fundamentalnych, no i zaczęły skupować te aktywa, które jakieś inne algorytmy czy jakieś inne czynniki instytucjonalne zaczęły sprzedawać, więc no odbudowa, powrót do punktu zero nastąpił wówczas tak szybko, że większość inwestorów detalicznych pewnie tego nawet nie zarejestrowała, czyli zdecydowanie tutaj te algorytmy wykazały się umiejętnością stabilizowania cen aktywów. No ale oczywiście no, każde narzędzie może być nadużyte, każde narzędzie może być wykorzystane w celach niecnych albo przynajmniej nieroztropnych. Istnieje też na przykład takie zjawisko quote stuffing, czyli te algorytmy mogą być oczywiście używane po to, żeby właśnie manipulować. Mówiliśmy, że manipulacja to jest po prostu no, to jest forma oszustwa polegająca na tym, że się fałszywą wizję rzeczywistości przed innymi uczestnikami rynku roztacza, czyli na przykład mogą być takie algorytmy używane, żeby zalewać rynek ogromną liczbą ofert, które potem nie są realizowane, tak? Generować miliony ofert, które zdają się stwarzać wrażenie sztucznego dodatkowego popytu, no i ktoś złapie się na taki lep, uzna, że warto w celach spekulacyjnych, krótkoterminowych jakieś aktywo kupić, no a potem te oferty są natychmiast wycofywane. Tam powiedzmy ci, którzy uruchamiają te algorytmy, już wcześniej mieli to aktywo kupione, no i wykorzystują to, żeby jakiś szybki zysk osiągnąć, generując taką mini górkę, więc takie zagrożenia istnieją. No, po prostu tutaj potrzebna jest pewna świadomość po stronie uczestników rynku albo nawet jakieś regulacje rozumiane nie w sensie etatystycznym, no bo jeśli uznamy, że giełdy mogą funkcjonować jako przedsięwzięcia czysto prywatne, no to oczywiście jakimiś prywatnymi, wewnętrznymi regułami się mogą rządzić i jeśli takie, powiedzmy, ci animatorzy rynków, animatorzy giełd są w stanie jakieś takie też algorytmy na przykład ochronne umiejscowić tam, które będą w stanie takie akcje quote stuffingowe zidentyfikować i wykluczyć na przykład z uczestnictwa w giełdzie osoby, które takie algorytmy uruchamiają, no to oczywiście też jest to jakieś rozwiązanie, bo wszyscy się pewnie godzimy, że oszustwo to forma kradzieży, kradzież to forma agresji, a agresja to jest zachowanie stricte antyrynkowe. No i też no, iluzja bezpieczeństwa. No, algorytm to jest wyłącznie narzędzie, to jest maszyna, to jest przedmiot, a przedmiot potrzebuje nadzoru podmiotów, prawda? Więc różnie może być. No, jeśli te algorytmy są zaprogramowane w sposób głupi, no to i rezultaty ich działania są głupie. No, pewnie wielu z Państwa pamięta takie epizody, że jakaś tam firma o topniejącej kapitalizacji, żeby odwrócić swój niefortunny los i chcąc skorzystać z chwilowej, irracjonalnie wybujałej mody, dodawała sobie do nazwy Bitcoin czy blockchain i wtedy powiedzmy na otwarciu kolejnej sesji jej kurs szybował o kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet 100%. No to jakieś głupie algorytmy, znaczy głupie w cudzysłowie, bo to są oczywiście bezmyślne narzędzia, ale były tak zaprogramowane, żeby rzucać się na wszystko, na wszystkie aktywa nowo pojawiające się na giełdzie, które w nazwie mają te słowa kluczowe. Więc no, jeśli ktoś w ten sposób używa tych narzędzi, jeśli ktoś w głupi sposób używa danego narzędzia, to i rezultaty oczywiście będą głupie. Kolejna rzecz to kolejna taka kontrowersyjna kwestia związana z uczestnictwem w transakcjach dokonujących się na giełdzie. To jest tak zwany insider trading, czyli transakcje dokonywane przez osoby dysponujące tak zwaną wiedzą poufną, osoby niejako szczególnie uprzywilejowane pod względem epistemicznym. I teraz pytanie brzmi, czy uczestnictwo, czy korzystanie z takiej wiedzy to też jest forma oszustwa, czy jest to forma nieuczciwości, czy jest to forma no, odciągania rynków od stanu tej domyślnej
upragnionej efektywności rozumianej jako odzwierciedlanie przez ceny poszczególnych aktywów wszystkich stosownych informacji, rozumianych w tym sensie, że wszyscy mają do tych informacji dostęp. Więc innymi słowy, czy uczciwość, a tym samym pewnie efektywność, bo te dwie kwestie się w kontekście rynków finansowych stara często utożsamić, czy uczciwość wymaga równego dostępu do informacji i czy w związku z tym insider trading powinien być penalizowany, no bo w większości jurysdykcji, na większości giełd jednak jest na dzień dzisiejszy. No, można wysunąć kilka istotnych argumentów na rzecz legalizacji insider tradingu. Po pierwsze, ktoś by mógł powiedzieć, że tak zwana asymetria informacji, a możliwość korzystania z tak zwanej wiedzy poufnej to jest pewna forma asymetrii informacji, że to jest po prostu naturalna konsekwencja specjalizacji i podziału pracy. No, czemu tutaj rynki finansowe traktować w jakiś szczególny sposób? Toż przecież jeśli ktoś korzysta, laik, korzysta z usług mechanika samochodowego, no to wiadomo, że mechanik samochodowy wie o wiele więcej o naprawie samochodów niż tenże laik. Jak człowiek idzie do dentysty, to wiadomo, że na ogół nic nie wie o stomatologii, a dentysta tak. I mechanikowi samochodowemu i dentyście się należy wynagrodzenie właśnie z uwagi na to, że w tych sytuacjach występuje taka asymetria informacji, z których oni korzystają. No nikt nie jest omnibusem i jedną z głównych zalet współpracy rynkowej jest właśnie to, że wszyscy mogą ze swoich specjalistycznych umiejętności korzystać i wszyscy mogą być za korzystanie z tychże umiejętności wynagradzani. No to dlaczego insider traderzy, którzy mają przewagę właśnie z uwagi na dostęp do poufnych informacji, czy po prostu jakichś specjalistycznych informacji, jeśli to są właśnie jacyś wysokiej rangi menedżerowie poszczególnych firm, czemu mieliby nie móc z tego korzystać? Więc to jest pierwsza wątpliwość wobec kryminalizacji insider tradingu. Druga rzecz to jest to, że można wysunąć argument, takie już dawno się w literaturze ekonomicznej takie argumenty pojawiały, że legalność insider tradingu redukuje wahliwość cen aktywów, a tym samym przybliża rynek do stanu tej efektywności rozumianej w sensie nowoklasycznym. No, wyobraźmy, to najłatwiej na przykładzie zilustrować. Wyobraźmy sobie, że jakaś spółka przygotowuje się do ogłoszenia raportu kwartalnego, więc jeśli insider trading jest nielegalny, jeśli jednak przedstawiciele poszczególnych spółek nie dokonują tego rodzaju transakcji, no to wtedy zawsze ogłoszenie kwartalnego raportu może się wiązać z może być niespodzianką, może być czymś nieoczekiwanym. Jeśli wyniki kwartalne znacznie przewyższają konsensus analityków, to jest to pozytywna niespodzianka. Jeśli są znacznie gorsze od konsensusu analityków, to jest negatywna niespodzianka, a ilekroć w rynek uderzy z impetem informacja o charakterze niespodziewanym, no to może dojść do, na ogół dochodzi do gwałtownego wzrostu albo do gwałtownego spadku ceny danego aktywa. Z uwagi na to, że zmienia się, na gwałt trzeba się dostosować do nowych informacji związanych z tą wartością wewnętrzną spółki, a w dodatku gwałtowność tych dostosowań cenowych może wtórnie wygenerować jakieś emocjonalne przereagowania, które jeszcze spotęgują ten psychologiczny efekt niespodzianki, czyli czegoś, co wzięło inwestorów w zaskoczenia. Natomiast jeśli insiderzy mogą swobodnie dokonywać transakcji na przykład na tydzień czy na dwa tygodnie przed ogłoszeniem raportu kwartalnego, to wtedy na przykład znowu ten rynek tak zwany, czyli ogół uczestników może spojrzeć na przykład, że cena danego aktywa zaczyna powoli, ale konsekwentnie wzrastać, że dodatkowo wolumen handlu jest większy. No i uczestnicy rynku mogą dojść do wniosku, o, insiderzy coś wiedzą, no oni doskonale wiedzą, jaki będzie ten raport kwartalny. Dokupują udziały, wiedząc, że rezultaty są lepsze od konsensusu analityków. I w związku z tym my pójdźmy w ich ślady. No i w ten sposób generowane jest taka
pozytywne sprzężenie zwrotne, które sprawia, że na krótko przed ogłoszeniem kwartalnego raportu już ta nowa cena może doskonale odzwierciedlać tą nową wartość wewnętrzną, która wynika z tego raportu, który zostanie kwartalnego, który zostanie opublikowany. I wtedy, jak publikacja następuje, no to ono już w tym momencie traci ten swój charakter niespodzianki. To jest informacja, która już dawno została, że tak to powiem, przemielona czy też przetrawiona przez ogół uczestników rynku i w związku z tym nic się nie dzieje. Ogłoszenie raportu kwartalnego, nie, nawet wyjątkowo pozytywnego bądź wyjątkowo negatywnego, nie ma charakteru niespodzianki i w związku z tym żadnych gwałtownych impulsów wzrostowych ani spadkowych nie generuje. No i rezultat tego jest taki, że wahliwość cenowa jest zredukowana, że kursy w sposób bardziej płynny i uporządkowany dostosowują się do zmian o charakterze fundamentalnym. No a no i jako się rzekło, insider trading może temu sprzyjać właśnie z tego względu, że ci najlepiej poinformowani mogą dokonywać transakcji przed oddaniem do publicznego użytku czy publicznym ogłoszeniem pewnych kluczowych informacji. No wreszcie możliwość dokonywania transakcji o wiedzę poufną może stymulować inicjatywę przedsiębiorczą. Dajmy na to, że szef działu badawczo-rozwojowego firmy biotechnologicznej może swobodnie, legalnie angażować się w transakcje insajderskie i on wie, i to może go zmotywować ku temu, żeby na przykład działać jak najefektywniej na rzecz wprowadzania jakichś innowacji, jakichś przełomowych leków. Na przykład on wie, że jego zespół jakiś taki przełomowy lek stworzył, że to odkrycie zostanie ogłoszone w ramach następnego raportu kwartalnego i w związku z tym wykupuje sobie zawczasu dodatkowe udziały w tej spółce, dla której sam pracuje. No i to w tym momencie stanowi dla niego ta szansa na uzyskanie tego bonusu w postaci zysków kapitałowych jest dla niego motywacją ku temu, żeby rzeczywiście te jakieś przełomowe innowacje wprowadzać. Przy czym warto zauważyć, że on pomimo tego, że jest tym czynnym tutaj podmiotem generującym informacje o znaczeniu rynkowym, to on de facto, jeśli chodzi o wycenę tych informacji, jest w takiej samej sytuacji jak wszyscy inni, jest w takiej samej sytuacji jak nie insajderzy, bo to wracamy do tego, co mówiłem w kontekście przedsiębiorczości schumpeterowskiej. Innowacyjność sama w sobie nie musi być wartością rynkową. Wszystko zależy od tego, jak się do tego odniosą inni uczestnicy rynku. Ogół uczestników rynku może uznać, że ten rzekomo przełomowy lek wcale nie jest taki przełomowy z ich punktu widzenia i nastąpi tąpnięcie, a nie wzrost ceny aktywów takiej spółki biotechnologicznej. Więc tutaj nawet ten insider, on ma oczywiście do dyspozycji pewne dodatkowe informacje, ale on musi na podstawie tych dodatkowych informacji czynić swoje własne przewidywania. Też musi tą zasłonę niepewności przenikać jak wszyscy inni. Także tutaj wcale nie należy go traktować jako kogoś, kto dzięki możliwości dokonywania transakcji insajderskich otrzymuje możliwość czerpania tego mitycznego zysku bez ryzyka, czy zysku bez mierzenia się z niepewnością. Nie ma czegoś takiego, to jest logiczna sprzeczność. No wreszcie równy dostęp do informacji jest tak czy inaczej ułudą, bo większość transakcji insajderskich tak czy inaczej nigdy nie jest wykrywana. To można to obejść. Nie kupi tego insajder, tylko brat babci, cioci, przyjaciela na przykład, tak, który przypadkowo usłyszał jakąś plotkę, że jakieś pozytywne sygnały co do perspektyw rozwojowych danej spółki się pojawiły. Więc to jest inna sprawa jeszcze. Kolejna rzecz to jest tak zwane parę słów na temat. Ile my mamy w zasadzie czasu? Już się kończy, prawda? O 16 się zaczyna seminarium zaawansowane, czy nie? Tak, i kolejny wykład. I kolejny wykład. No to trudno, to już się zatrzymam. O hipotezie rynków efektywnych i jak się ma do nich szkoła austriacka na przykład, to ewentualnie możemy porozmawiać w kuluarach.
Może tak bardzo, bardzo skrótowo. No, hipoteza rynków efektywnych sugeruje, że rynki są efektywne właśnie wtedy, kiedy kursy poszczególnych aktywów wkomponowują w siebie wszystkie stosowne informacje na temat wartości wewnętrznej, tych czynników takich jak cena do zysku, cena do wartości księgowej, historia dywidend, jakaś szczególna oferta produktowa, trwała przewaga konkurencyjna, to co się w żargonie finansowym FOSO nazywa. I wynikać ma z tego przekonanie, jakoby rynki efektywne, a niby dojrzałe rynki finansowe mają być efektywne, z tego ma wynikać, że nikt nie jest w stanie w sposób konsekwentny osiągać ponadnormatywnych zysków inwestycyjnych w dłuższej perspektywie. No empirycznie jest to raczej sfalsyfikowana hipoteza, biorąc pod uwagę, że byli tacy inwestorzy jak Buffett czy tam Graham, czyli mentor Buffetta, którzy przez dekady, jak to się mówi, pokonywali rynek, czyli wypracowywali większe zwroty niż zwroty indeksowe. No i z czego to wynika? Z tego, że kluczowa jest tutaj kwestia oczekiwań. Informacje mogą być obiektywne, tak obiektywne jak się da, ale oczekiwania co do tego, jak te informacje się kształtują w przyszłości, czy jakich ekstrapolacji na bazie tych informacji należy dokonać, no to już jest kwestia właśnie tej indywidualnej zdolności przedsiębiorczej, spekulacyjnej, umiejętności wyobrażania sobie różnych scenariuszy kontrfaktycznych, umiejętności właśnie przenikania zasłony niepewności, wyobrażania sobie tego, różnych tych odnóg, różnych potencjalnych, hipotetycznych scenariuszy i tak dalej, i tak dalej. No i pod tym względem oczywiście ludzie nie są równi. Tutaj też mamy do czynienia ze specjalizacją, podziałem pracy, nierównym rozłożeniem talentów. Także nawet jeśli wszyscy startujemy z tego początkowego pułapu, wszyscy mamy do dyspozycji te same informacje, to użytek z nich możemy bardzo różny uczynić, więc nawet te rynki efektywne w sensie neoklasycznym nie implikują niemożliwości istnienia wąskiej grupy inwestorów, szczególnie utalentowanych i tym samym szczególnie zamożnych. Dziękuję bardzo za uwagę.